Cześć wszystkim, tu znowu Takumi. A razem ze mną jest... Unio 7. Witamy was wszystkich. Neverwinter Nights. Dobrze cię widzieć, chodź. W ciągu rozdział pierwszy, tak mi się wydaje. Ale już niedługo. To jest chyba przejście pomiędzy rozdziałami. W ostatnim odcinku okradłem Xenosa z jego rzeczy, ale że nie było mu zbyt smutno, dałem mu swoją starą kuszę, która jest gorsza od mojej. A teraz się z nim pożegnam. O, Darna ma mikstury leczenia średnich ran. Nice. Przyda się. Zdrzymy. Co? Bye, bye. O, strzały plus jeden ma. Krótki łuk plus jeden, toporek plus jeden. Dykin? Co ty tu robisz? Dykin kucharzy dla niziołków. Dykin bardzo dobry kucharz, wiesz? Nie wierzysz Dykinowi? Ach, Dykin szedł za tobą po naszym ostatnim spotkaniu. Dykin chce zobaczyć świata, ale nie wie dokąd pójść. Świat jest strasznie wielki. No więc Dykin poszedł za tobą. Dykin wiedział, że będziesz szukał nowych przygód. No i miał rację. Jeśli dołączysz do karawany, Dykin pójdzie za nią. Dykin powiedział dziewczynie niziołków, że dobry z niego kucharz, a potem... Może Dykin zostanie dzielnym awanturnikiem. Chcesz zostać poszukiwaczem przygód? Oj tak, Dykin bardzo chce. Może zabierzesz Dykina ze sobą? Dykin będzie dzielnym pomocnikiem, a potem opisze wszystkie wydarzenia w pięknej balladzie o twoich czynach. Pomyśl, ballada Dykina będzie śpiewana we wszystkich zakątkach świata. Będziesz sławny. To chyba dobrze, co? Chcesz ze mną podróżować, a umiesz chociaż walczyć? Troszeczkę? Potrafisz rzucać zaklęcia? No, Dykin zna tylko kilka zaklęć. W końcu Dykin to bard, a nie wredny koboldowy czarownik. A możesz chociaż dźwigać trochę wyposażenia? Dykin ma bolące plecy, ale świetnie wpływa na morale. No dobrze, niech będzie. Ura! Nie pożałujesz! Dykin napisze najpiękniejszą, najwspanialszą balladę w historii. Będziesz sławny na całym świecie. No to kiedy zaczynamy? Mamy coś zabić? Zobaczmy, co masz. Kusza Dykina, z którą się pewnie nie pożegna. Daje atut strzał z bliska. Zobacz, czy ma tylko dla Dykin. Nie, ale ma tylko dla reptilionów. No cóż. Płaszcz obrony. Myślę, że tylko dla... Tak, tylko dla reptilion to jest synonim tylko dla Dykin. Bardzo możliwe. Pożegnaj się ze swoim płaszczem, bełtami, kwasową strzałą elfa. Identyfikacją mam niby ten czar, ale zastanawiam się wziąć czy nie, zostawić mu. A co on będzie identyfikował? Z kuszą, o, mogę mu zabrać kuszę. Świetnie. To zaraz to przehandlujemy. I tak, takim to sposobem Dykin został z niczym. Dykinie, możesz wracać do kucharzenia. Mam też parę rzeczy z Dorny, które ci oddam. Ale to nie. Taki łuk. Toporek. Zbroja. To zaraz to posprzedaję. Okej. Okay. Przy okazji zniszczył. Zniknął nam pierścień. Jak on się nazywał? Mistry? Mistry. Oraz wszystkie kamienie ogniskujące. Więc będziemy wczytywać grę. Znaczy nie będziemy wczytywać, bo nie zginiemy. Ale gdybyśmy zginęli, będziemy wczytywać grę. Cóż za niedorzeczna idea. Zobaczmy. Gdzie moje rękawice wyceny? Który to handlarz? Kartriana. Jakieś wieści o Zidanie? Udało ci się go odnaleźć? Jeszcze nie. Co masz na składzie? Negatywna wycena. Masz jakieś wieści o Zidanie? Też zobaczę, co ona ma. Ma magiczne sakwy. Reakcja kupca jest negatywna, to może zostawię sobie tę kuszę Dykina. Ona jest warta 2500 u niej. Może kiedyś
dostaniemy za nią lepszą cenę. O, ożywienie martwych za... ile? 2500. Kamienie ogniskujące były tańsze. Chyba mamy tę samą cenę, mimo mojej wyceny. Czy kupić magiczną torbę? Może w sumie, jak będą już te... minus 100%. To jest jedna minus 80%. Tak? Tylko ona też 2,5 kafla kosztuje. Ile masz złota? 13 tysięcy. Ja mam 4. Tylko. Bo ja handlowałem. No dobra, chyba nic tutaj nie wymyślimy póki co. Chyba, że jakieś buciki? Nie ma już tak ciekawych rzeczy. Pasków nie ma w dalszym ciągu. Płaszcz mam lepszy, ale mam taki sam. Żartowałem. Dobrze, ruszajmy więc w drogę. Kazano nam poszukać śladów. Tutaj są jakieś ślady, ale nie wyglądają na kąsaczów. Na tym obszarze możesz dostrzec liczne ślady kąsaczy. Okej. Okay. nie wyglądają na kąsaczy. Patrzyłem z daleka. Tu jest jakaś dziura. Wierzyłam, że tam może być niebezpiecznie. Dlatego może wejdziesz przodem. Czekaj, zobaczmy, czy coś jeszcze tu jest. Jest jakaś nora. Kolejna dziura. Aha. Ale do tamtej prowadzą ślady. No to znaczy, że trzeba iść do tej. Chyba, że to pułapka. Tu jest kolejna dziura. Mamy 3 dziury. Bramka numer 1, bramka numer 2, czy bramka numer 3? Więc co decydujemy? Ty prowadź, ty tak. Ja ich załatwię. Zręczność, zejdź na dół. O! A czy mnie się uda? Udało się! One wszystkie prowadzą do tego samego miejsca. Tak? O! Ślady. Na tym obszarze można dostrzec liczne ślady kąsaczy. Głaz. To, żeby wspiąć się z powrotem. Tak. O nie, kąsacze! Run away! Ha! One hit. Nagle się pojawiły znikąd? Czy coś, no, coś, tak coś jakoś, zrobiłeś? Tak jakoś się pojawiły. Chyba nas śledziły skądś, bo słyszałem syczenie wcześniej. Ale nie było ich widać. Do obozów... O, jest w głąb tunelu. W głąb tunelu tutaj. Właśnie idziemy tędy. Ślady. Dobra, wchodzę wiesz. Ślady z Zidana. Okej, okay, skradam się. Tak jak pani mówiła, żeby skradać się do końca, czy pamiętasz? O, pułapka. Nieruchomienie. A! Strzelają do ciebie. Tak, ale nie mogę się ruszyć. A ja nie mogę ich wycelować. To lecz mnie. A! Zmniejszona szybkość ruchu. Nie wiem, czemu mam zmniejszoną szybkość ruchu. Może otrulicie. Nie, już zeszła. Albo dostałeś w nogę. W kolana. O, teraz mnie zatruli. Lecz się, Kamil, lecz się. Leczę się. Mamy przewagę liczebną. Zarządzam odwrót. Ciekawe, czy będą nas gonić.
Tak. Okej, no to zaraz użyję sobie torby uzdrowiciela. Ciach. Jeden punkt obrażeń. Nawet tego nie zauważyli. Przyzwij ten, jakiegoś stwora, jeżeli masz. Miałeś jakieś. Damy sobie radę. Świetny strzał. O nie, czar zakłócony. Ale... Aha. Nieźle boją, bolą te kąsacze. Czekaj, czy ja mam jeszcze jakieś inne mikstury? Jeszcze mam miksturę leczenia lekkich ran. Okej. Zmęczyłem się. Mam zmniejszoną kondycję. Okej. Już. I'm better now. Okej. Czekaj. Teraz się poskradam. Bo to nie działa. Mówiła, że nie, to nie działa. Ale tu gdzieś są pułapki. Czekaj. Pewnie koło czaszek są. Tego będę wolniej szedł. Że mam większą szansę wykrycia pułapki podczas skradania. Okej. O! Zatruty strzały. Gruczoł jadowy kąsacze. Tu też zatrute strzały. Możesz wziąć, bo ja nie mam łuku. Co one mają? Trucizna, zmniejszenie kondycji i zmniejszenie siły. Czekaj, jaką mam rzut na wytrwałość? Uwaga, to jest... Nie wchodź tam, tam jest pułapka. Na wytrwałość mam 6. A stopień trudności jest 12. Więc miałem jakiś pechowy rzut na tą truciznę. Dobra, sukces niemożliwy. Czekaj, jeszcze nie rozbroję. Próbowałem zebrać. Ale sukces nie będzie możliwy. ST41. Dobra, ślady są tam, czyli idziemy tam. A, kąsacz. Ognia! No nie, z takiej odległości chybić. Shameful display. Okej, okay. Są tu jakieś pułapki? Chyba nie. Ale pewnie są zamknięte skrzynki. Okej, okay. Torba uzdrowiciela plus 3, jak w Arendum. Zwykły długi łuk, wielka buława. 6 sztuk złota. Łupieżca plus 1, ciężki korbacz plus 1. Możesz to wziąć, bo to ciężkie bronie. Wyglądają na ciężkie, nie sprawdziłem ile ważą w sumie. Ach, jestem na limicie ten. Obciążenia? Tak. No jednak te magiczne sakiewki to przydatna sprawa. Zwłaszcza jak zbiera się wszystko, absolutnie wszystko. Zbieranie wszystkiego jest opłacalne. Dziki idzie rozbroić pułapki. Wiesz co, ja się wycofam. Poważnie mnie zranił. Czekaj! Dzik zginął, uważaj. No.
No trafisz w końcu. Pomogę ci trafić. O, rozkwatanie trafienie, nice. Za ile mnie trafił? Wow. Za dychę. I znowu za 11. Coś podejrzanie trafia, udaje mi się rzucać zaklęcie. Mimo noszenia zbroi. Bardzo dziwny. Ten ładunek jest trochę za ciężki. Coś muszę co zrobić. Masz? No jeszcze coś dźwignę. Wziąłem no torbę. Rzucaj, rzucaj. Daj jeden ten korbacz. Okej. Okay. Tędy może najpierw to wygląda jak jakaś taka odnoga. Ja sobie odpocznę. No dobra, skoro zarządzasz odpoczynek, niech będzie odpoczynek. Byśmy mieli kapłana w drużynie. Z prawdziwego zdarzenia. A nie na pół etatu. Był kapłan łotrzyk, to tylko zabrałeś mu rzeczy i poszedłeś. A, ja go załatwię. O, ktoś tam nie żyje. Pewnie Zidan. Nie, Jeli. A my wpadliśmy w pułapkę. O. Ja wpadłem w pułapkę. Tak. O nie. Nie, jeleń. Tu jeleń. Ja nawet nie widzę, co się dzieje, bo stoję za drzwiami, które się zamknęły. Coś tu dużego wyszło. Okej, okay, mogę się ruszać. Powiedz mi, że możesz przejść. Ale nie mogę drzwi otworzyć. A nie, na pewno nie jestem w stanie ich wyważyć. O, Manticora. A nie, jestem w stanie je wyważyć. Może... Może mogę je otworzyć, co? Ty próbuj swojego, ja będę próbował swojego. Okej, okay, zobacz ile jednym ciosem mi zabrała. Okej, okay, wyrzuciłem dwa. Wyrzuciłem jeden. Wyrzuć coś więcej niż jeden plus dwa. Cztery. Ekstra, idziemy w dobrym kierunku. Trzy. Wiecie, że ta kostka ma 20 pól? Ścianek? Siedem. A ile musisz wyrzucić? Nie wiem, za szybko się przewija. ST 28 plus 13, czyli 15 muszę wyrzucić. O, 12. 8. Czternaście. Prawie, prawie. Teoretycznie powinno mi się udać po czwartym rzucie. Matematycznie mam szansę. Cztery, dwa, cztery. Gra mnie nie lubi po prostu. Przestań atakować, bo zabierasz wszystkie dobre rzuty. Pięć. Trzynaście. Chyba podczas walki drży mi wirtualna ręka, rzucałem za kostkę. Trafienie krytyczne za 7. Sukces! O, ty mi też! Okej. Okay. Wow. Hello! Bufuj mnie. Ojej, zapomniałem zdjąć zbroi. I w końcu się nie udało zaklęcie. Można to odpocząć? Nie, za blisko. Dobra. Idziemy na żywioł. Tak, statystycznie mamy szansę. Zbroja maga coś ci da? Chyba nie. Ale mogę nie rzucić. Nie, czekaj. Dała, plus 2 do KP. I co jeszcze mogę? Mogę zaśpiewać i tyle.
Okej. Okay. Uwdziewaj zbroję. Racja. Ura! O! A! Uciekam! Jeszcze kuszę by się przydało włożyć. Dziku, tankuj! O nie, zginąłem! Jak to możliwe? Nie mogę wczytać gry. Ja też zginąłem. To muszę zamknąć serwer szybko. Przepraszamy za chwilowe niedogodności. To się wytnie. Wracamy po krótkiej przerwie. Tak. Że wiesz co, ja sobie wdzieję tą maskę i ja sobie użyję tej niewidzialności. Uśpienie na nic się nie przyda. Przypisz... Jak to ekwipunek przypisać? Przesuń na ten, na pasek. A potem wybierz. A tak, oczywiście. Dobra, czy jeszcze jakoś mogę się zbuffować? Mam drewnianą korową skórę. Okej, też mi dało trochę KP. Mam jeszcze przywołanie potwora 1. To padnie na cios. No ale sobie przynajmniej zbierze ten. Dobra, używam niewidzialności. Do boju! Czekaj, czekaj. Okej, dobra. Ja zaprowadzę mojego dzika, żeby ściągnął jeden cios. Okej. Znikasz z wizji. To dobrze. Atakuj! To ma jakieś AOE. Tak nie trafiło. Ale dobrze idzie. No. Szło. Nice, nice. Zwłoki. Diament. Dobrałeś diament? Nie. Nie, a nie. Mam jednak otrzymany przedmiot diament. Dobra. To była Manticora. Tak. Ale ominęliśmy jeden pokój. Patrz, mój dzik dalej żyje. Kłamałeś, mówiąc, że zginie na hita. Mój dzik. Bo nie zebrał wszystkiego, jakby zebrał wszystkie kolce na siebie, ale ty wziąłeś trochę na siebie, więc... Więc tak. Ciekawe, że to różne cele te kolce ten atakowały. Nawet jak byłem niewidzialny, to się na mnie rzuciły. Okej. Okay. Dobra, więcej kąsaczy. Damy radę. Okej. Skrzynia. A ja. Dobra, weź sobie te torby uzdrowienia. Dobra. Torby uzdrowiciela. Ja tu mam 3 skrzynki. Co tam? 4 sztuki złota, tylko. Mhm. Tu długi łuk na stojaku, więc nie ma co zaglądać nawet. Bełty. Tam jest torba uzdrowiciela dla ciebie. Okej. Ma całkiem spory ich zapas. Możesz dzika uleczyć. Nie. Mogę ci oddać parę plus jeden, jak chcesz, bo już mam pełny stack. Nie, na razie. Mam 5 plus 1, więc... Okej. Okay. I chyba wszystkie są moje torby. Ale mamy jeszcze drugą odnogę do sprawdzenia. Drugą? No chyba nie byliśmy tutaj. No, tutaj. W tej sali z Manticorą nic nie było? Chyba jeszcze nie zwiedziliśmy dokładnie. Tędy prowadzą ślady, więc pewnie potem tam pójdziemy. Uh-huh. I jednak... Na pewno nie sprawdzaliśmy tych sal bocznych. Okej. Okay. Najpierw zobaczmy tam.
O, oczywiście otworzyły. Jeleń. Kości. Zbroja tam jest. Gdzie? Zbroja półpłytowa plus jeden. O, długi miecz plus jeden. Nice. Jest nam bardzo ciężko. Ale ona będzie trochę warta. No, możemy się wrócić. Poza kamerą. Możesz mi dać, ja mam teraz buff na siłę. Na ziemi położyłem. Dobra. O, znowu jestem na limicie. To teraz sala południowa. Dobra, to przy odpoczynku ewentualnym będziesz musiał mi dawać siłę. Zamknięte. Ja to załatwię. Ale dziku chciał załatwić. No nie. Nie udało się? Sukces. A! Nie bij. Zakopał się. To teleportacja. A. No, leczył się. A twój zwierz dalej żyje. Może okay. Mój szczęśliwy zwierz. Ta odnoga się łączy z tamtą. Okej, no to zwiedźmy tutaj ten tu korytarz. Jest jakiś wąsacz. Okej, może więcej coś tu jeszcze będzie. No nie. Pułapka. I can't move! Przeprowadzę ci kolegę. Nie mogę nic zrobić. A teraz strzelać? Nie. Czy w ogóle nie możesz? Nic nie mogę zrobić, jestem. Okej, już. Myślałem, że tylko unieruchomiony, więc... Ale mogłeś borsukowi polecenie wydać i borsuk przeżył dłużej niż milczek. Fuck logic. Możesz mi uleczyć trochę? Bo nie chcę odpoczywać, żeby buffów nie stracić. A w sumie korowa z Korei tak już mi się skończyła. Okej. Okay. Na fula! Okej. Okay. Już nie mam leczenia lekkich ran. Okej, okay. To już nic nie ma. Będę miał leczenie średnich. Ups. Ja mogę iść spać. A, pewnie siła ci zeszła. No. No to też pójdź. Chyba, że szkoda ci dzika. Wrogowie w pobliżu, wrogowie w pobliżu, wrogowie w pobliżu. To jak ja odpocząłem? Nie wiem. Żegnaj dziku, borsuku. Będziemy cię pamiętać. Ups. Przez przypadek cię zaatakowałem. Przecież ja cię przez przypadek zaatakuję. Nie możesz. Wyłączyłem GNG. A, można przywołać też dzika. Przywołać dzika, cóż to był za dzik. Zaraz niego krew będzie się ikać. Można tędy przejść, żeby zwiedzić do końca. Okej. Okay. Tędy zresztą ślady prowadziły. Dobra, ja rozbrałem pułapki. Next. Jak mi się nie powiedzie, krytycznie, mogę zginąć. Był umrzeć. Ty Bart Stale był taki starzec, który rozbrajał pułapki właśnie twoim sposobem. No ja to tylko kojarzę memy z Fallouta 4. Jak ty mogłeś agro zebrać? Pewnie strzelałem ze zbyt bliska. Okej. Okay. Jest kąsacz. I uznał, że rozsądniej będzie zaatakować strzelca. Okej.
Wielka buława zwykła. Średnia pułapka, kurczę. Torba plus jeden. Zwykły łuk. Kula ognia i shuriken plus jeden. Tylko czy da się połączyć? Sejmitar. Zwykły? Tak. Ech. Tam są jakieś szczątki, zobaczę co tam jest. A ty możesz otworzyć drzwi. Tam jest kąsacz. Długi łuk plus jeden, jaki ty masz łuk? Też mam taki sam. Ale są strzały z kwasem, to ci przyniosę. Chociaż i łuk można wziąć. Jakie drzwi mam otworzyć? O te tu. A, okej. Okay. Pułapka jest. No. Czekaj, walka nam weszła. Tak, bo dzik zaatakował drzwi. Pułapka, spróbuję zabrać ją. Koncert idzie. Sukces niemożliwy. Okej. Okay. Zakopał się kąsacz. Ojej, czy ty mi się wzięły? Wyjdź tego. Nie było tego. O, kąsacz oficer. O, ma jakąś fajną broń. Fajną broń. I tak nie drobi. O, zabił ci dzika. No, mocno kosi. Jeszcze łucznik jest z tyłu. No, to może boleć. Your assistance is required. Okej. Dzik przynajmniej ściągnął agro z łucznika. Na chwilę. Uważaj, bo giniesz. No. Okej. Może zejdę za agro. Halabarda. Uderzenie talony. Chyba nie interesują cię takie bronie, nie? Nie. Ale zawsze można wybrać. Trochę ciężko. To możesz mi oddać. Teraz weszła mi dużo większa siła. Mam większy limit. Okej, okay, to sprawdź zwłoki. Tu jest... do niższych jaskiń, czyli najpierw tam te drzwi sobie sprawdźmy. Okay. Muszę jeszcze jakieś leczenie? Mam, bo odpoczynek był. Podejdź do drzwi, a otwieraj je, ja ci będę rzucał leczenie. A tu kąsacze wyskakują. Okej, dzięki. Dobra, czekaj, najpierw spróbuję zabrać, chociaż to się raczej nie uda. A ja spróbuję najpierw pozabierać lód. Krytyczny błąd. Co? Popsułeś pułapkę. Okej, tam jest następna. Widzę, wcześniej. Sukces niemożliwy. No to trzeba wepchnąć dzika. Czekaj. Brakuje mi dwóch punktów. Przeżyję? Wejście w pułapkę? Bo dzik nie chce wejść tam. No, nie w tą stronę, dziku. Ja mogę spróbować. Może gdyby zniszczyć statuę... wiesz co, mam pomysł. Absorbuje 7 punktów obrażeń, trochę sporo. Szkoda, że dzika nie zagrywała. Czas na małą zabawę. Mogę spróbować fireballa w nią puścić. Nie. Albo magiczny pocisk. Szkoda, marnować zaklęć. Dziwne, że dzik ten. Weź mu rozkaż zaatakować.
Nie mogę mu zakazać zaatakować konkretnego celu. Okej, okay, jednak mogę. Tam jest jeszcze więcej pułapek. A może Fireballa? Nie. Co rzucałeś? Wracę. Bo dzik nic nie robi tej statule. Czekaj, wiesz co, ja się do niej przejdę. Czy takich dużych obrażeń chyba nie zadaję. Wezmę teraz potężny... potężny... o! Okej. Okay. Na stajakach tylko długie łuki, nie opłaca się tam. Dobra, to jest skrzynie... Tu jest pułapka, znaczy do wzięcia w skrzynce. Skrzynie są tamte dwie duże zapułapkowane, ale nie mogę ich rozbroić. Czyli? O, zbroja jest zidentyfikowana. Chyba coś dla ciebie i różdżka. Buty elfów, zręczność 2, cichy chód 10. Amulet zdrowia, niewrażliwość choroba, trucizna na wyssanie poziomu. O, buty elf mi się przydadzą. Zbroja z Aurumu Voraxa. O, ten. Chyba lepsza niż moja. Amulet zdrowia też fajny, wezmę go sobie. Magiczna różdżka, różdżka błyskawic. Przydaje się w rozbrajaniu pułapek. Ile ma ładunków? A muszę ją najpierw do ekwipunku i dopiero na pasek? 23 ładunki. Chcesz amulet KP plus 1? Mój amulet daje silną wolę. No to możesz dać... Aha. Ale nie dostanę za niego premii, bo już coś mi daje. Mi twoja zbroja daje tą premię. Zbroja maga. Dwa odporności, 5, 5, premia do pancerza, 2. Okej, okay, chyba lepsze. No, zdecydowanie. Okej, okay, ja wziąłem te buty elfów. Okej, okay, już czas na nową przerwę. Prawda? Czas odpocząć. Tak. Ale to chyba... Czekaj. Przejdziemy się w międzyczasie do obozu i sprzedamy ten krab. A póki co? Co? Czekaj. To nie to miałem. Raczej nie. Dobra. W następnym odcinku idziemy w czeluście jaskiń Konsaczy. Dziękujemy wszystkim za uwagę, tak. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Never Winter Nights. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.